Przyjechałem tutaj dzisiaj, aby opowiedzieć Wam o naszym startupie odzieżowym Bluecent Company, który oryginalnie był firmą, był firmą rodzinną. Pomysł na, na stworzenie tego typu firmy powstał w mojej głowie i udało mi się namówić do tego, aby, aby moja mama również w tym przedsięwzięciu uczestniczyła. Później dołączyły jeszcze dwie osoby, o czym opowiem Wam za chwilę. Na początku kilka słów o mnie. Ja jestem typową uciekinierką korporacji, jestem z wykształcenia prawnikiem, ale mam korzenie powiedzmy branżowo-odzieżowe, ponieważ moja mama miała zakład krawiecki, kiedy ja byłam mała. No i tak naprawdę wychowywałam się w tym zakładzie krawieckim, więc można powiedzieć, że od małego przesiąkałam tym duchem i... No, i wszystkim tym, co, co jest związane z branżą odzieżową. Pomysł, pomysł był tak naprawdę, znaczy ewoluował w mojej głowie przez jakiś czas. To nie jest mój pierwszy biznes. Pierwszym pomysłem na biznes był sklep z odzieżą dla puszystych. Niestety to, to nie wypaliło. Skorzystałam z, z tego, co oferują akademickie inkubatory przedsiębiorczości, w których pracowałam jednocześnie jako prawnik w tym samym czasie. No i tak stwierdziłam, że spróbuję, ponieważ miałam wtedy za dużo wolnego czasu. No ale tak jak mówię, to nie wyszło, natomiast wyciągnęłam z tego wnioski, mam nadzieję i w tym momencie staram się nie popełniać tych samych błędów, które popełniałam wówczas. Tak jak wspomniałam, pracowałam przez kilka lat w korporacji prawniczej, w której stwierdziłam, że to nie jest do końca to, co chciałabym w życiu robić, i powróciłam do biznesu. Tak więc zatoczyłam koło. W 2012 roku narodził się pomysł na biznes. Opowiem Wam w kilku słowach, na czym ten biznes polega i o co tak naprawdę chodzi. Nasze ubrania są tak naprawdę projektowane przez, przez Was, znaczy przez dziewczyny, bo niestety nie mamy jeszcze męskiej kolekcji. Mówimy, że są Unique, Smart and Yours. Czyli ubrania są unikalne, ponieważ istnieje możliwość zaprojektowania ich sobie w internecie w naszym kreatorze. Tutaj muszę przyznać się, że chwilowo strona nie działa, ale to już jest kwestia kilku dni, kiedy powróci. Strona, strona jest już lada moment, już jest praktycznie gotowa, ponieważ szykujemy jej nowy odsłonek, będzie fajniejsza, bardziej przejrzysta, bardziej intuicyjna. Więc, na stronie jest, lub też powróci za, za kilka dni, kreator, w którym możecie, w przeciwieństwie do projektowania butów, wybierać nie tylko kolory, ale również tak brzydko powiem grzebać w samych fasonach, czyli zmieniać dekolty, rękawy, w zależności od, od, od wybranego kroju. Oprócz tego. Mówimy, że nasz produkt jest sprytny w tym sensie, że jest on bardzo wytrzymały, do tego dochodzą jeszcze, jest to produkt bardzo dobrej, wysokiej jakości, do tego dochodzą jeszcze kolejne elementy, o których zaraz powiem. Y, produkty są wykonane z naturalnych, przewiewnych dzianin. Y, wykorzystujemy tutaj doświadczenie mojej mamy, która miała przez 20 lat zakład Krawiecki. Y, I stawiamy na jakość, i to nie są y, słowa y, rzucone na wiatr, ponieważ. Naprawdę, jakby zachęcamy nasze klientki do tego, żeby odwracały te ubrania. No, sorry. Odwracały te ubrania na drugą stronę, żeby sprawdzały, jak, jak idą szwy, że to jest wszystko pięknie, równiutko uszyte, że tak naprawdę ubranie nie ma prawa się zbiec po praniu, ponieważ my te ubrania stabilizujemy. One nie tracą kolorów. Dzianiny są kupowane w Polsce, są również najwyższej jakości, więc wszystko jest no, na tip-top, tak powiedzmy. W związku z tym, ubranie, które jest spersonalizowane, będzie Wam służyło długo i nie. Nie zbiegnie się, nie zmieni się po praniu. Ten produkt jest Twój, znaczy tego, kto, kto go personalizuje, ponieważ, no, tak jak w pierwszym kroku mówiłam, istnieje możliwość zaprojektowania tego ubrania w kreatorze poprzez wybór kolorów, i, i tak dalej. To jest taki zrzut mniej więcej w widoku nowego kreatora. Ale oprócz tego, żeby produkt jeszcze bardziej spersonalizować i dopasować do potrzeb konkretnej, konkretnej klientki, istnieje możliwość, w niektórych ubraniach niektóre ubrania są wielofunkcyjne, czyli można na przykład odwracać je na, są odwracalne, czy są dwustronne, czyli na przykład można jedną spódnicą w ciągu dwóch dni wyjść, ponieważ ma dwa kolory, lew, na lewej i na prawej stronie. Pracujemy obecnie również nad ubraniami, które mają elementy, które są doczepiane, odczepiane, w związku z tym można je swobodnie będzie zestawiać ze sobą i w ten sposób dopasowywać do bieżących potrzeb, również nie tylko na etapie projektowania w kreatorze, ale również na co dzień. A do tego wszystkiego dokładamy możliwość podpisania projektu swojego poprzez wyhaftowanie inicjałów. O tym już Wam wspominałam. To są właśnie te, te projekty czyli to są po kolei kroki, jak. Jak to się odbywa? Na początku sobie projektujecie, później możecie wybrać sobie opcję dodania haftu. Te ubrania, które będą, będą miały ruchome elementy, będzie można je zestawiać i, i zmieniać. Tak jak tutaj jest pokazany przykład, taki prototyp tego, nad czym teraz pracujemy. To jest sukienka, która będzie miała odczepiany dół i te doły będzie można wymieniać ze sobą. One będą proste, falowane w różnych kolorach, i w ten sposób będzie można tworzyć różne różne zestawienia. E, mamy też ruchome dodatki, które, tak jak tutaj widzicie, na przykład ten frędzel e, przy topie może być również kluczykiem, e, proszę, kluczykiem, breloczkiem e, do kluczy. E, to jest przykład naszego dwustronnego ciucha, czyli dwustronna spódnica. E, no i ta jakość, o której wspominałam. E, myślę, że tak naprawdę, że to nie miałoby sensu, gdyby te ubrania nie były wysokiej jakości, e, ponieważ naszą taką... E, może powiem górnolotnie misją, jest to, żeby dziewczyny kupowały na koniec dnia mniej, ale rzeczy bardziej dopasowanych do siebie i takich, które będą jej służyły dłużej, żeby troszeczkę stanąć w opozycji do tej masowości, tego, co jest w sieciówkach, równie, znaczy tak pod względem powtarzalności tych krojów, jak pod względem często niestety też kiepskiej jakości. No więc jak to się wszystko zaczęło? Tak jak już wspominałam, pracowałam w korporacji i była to suma okoliczności. No to, to, to był jeden z elementów, gdzie tak naprawdę od początku czułam, że to nie jest to, ale zajęło mi to kilka lat, żeby dotrzeć do tego, co tak naprawdę chciałabym robić. W tym czasie, kiedy wpadłam na ten pomysł, to był 2012 rok, bardzo, bardzo modna była. Pojawiła się strona i zro, zaczęła się robić modna e, strona Love 37. E, kiedy o tym pierwszy raz usłyszałam, pamiętam, w jaką wpadłam euforię i po prostu nie mogłam siedziałam godzinami przed tym kreatorem i, e, i nie mogłam się zdecydować, co tak naprawdę chcę wybrać. E, po czym już jak kupiłam raz, to wróciłam drugi i tak się potoczyło. E, strasznie mi się spodobał ten pomysł i stwierdziłam, że to, to jest fajna opcja. E, aczkolwiek to nie był mój pierwszy pomysł na biznes. Tych pomysłów było przynajmniej trzy. No ale któregoś dnia do mnie dotarło, że po co szukać czegoś gdzieś zupełnie odrealnionego i czegoś, o czym nie mam pojęcia, kiedy mam mamę, która ma 20-letnie doświadczenie w produkcji odzieży i która ma zakład krawiecki, to też jest bardzo duży plus, ponieważ wszystko szyjemy u nas, nie musimy nic zlecać na zewnątrz. Kilka słów o kamieniach milowych, jak to się wszystko toczyło. Tak jak wspomniałam, w 2012 roku wpadłam na ten pomysł i postawiłam sobie za taki punkt honoru i formę sprawdzenia tego, czy ten pomysł jest dobry, pozyskanie finansowania zewnętrznego. Stwierdziłam, że jeżeli nie dostanę na to pieniędzy od kogoś, to, to wtedy nie ma to sensu. No i się udało. Była to dotacja w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, program 6.2. 2 Też muszę Wam powiedzieć i się przyznać, że to jakby nie wygrałam tego konkursu, znaczy nie dostałam tej dotacji. To nie była moja pierwsza próba, tak? no to, to była trzecia próba też, żebyście się nie zniechęcali, jeżeli ktoś podejmuje takie próby. Udało się za trzecim razem. No i tak powstała firma. Przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad stroną, nad kolekcją, nad tym wszystkim, co, co, co się robi w momencie, kiedy otwiera się biznes. Ja bardzo postawiłam też na identyfikację wizualną. Um, oczywiście te próbne modele, o których wspominałam, sesje zdjęciowe. No i wszystko wystartowało tak naprawdę na wiosnę zeszłego roku, czyli w okolicach kwietnia 2014. Um. I od tamtej pory, ponieważ raz się udało z tym kapitałem ludzkim, stwierdziłam, że będę brała dalej udział w różnych konkursach. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. No i udało się nam wygrać konkurs Pomysł na Firmę, organizowany przez Raiffeisen Bank i Agore. Dostałyśmy główną nagrodę, co pozwoliło nam na nabranie wiatrów w żagle i rozwijanie biznesu dalej. To jeszcze było kilka innych konkursów, między innymi zakwalifikowałyśmy się też do programu Duma Przedsiębiorcy w Ideabanku. No i ja, jako młody kreatywny przedsiębiorca, do konkursu organizowanego przez British Council. Niestety, mam tylko w finale nie wygrałam. Po tej wygranej przekształciliśmy jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę, w spółkę ZO i dołączyli do nas wspólnicy o których już wspominałam wcześniej i jedna z nich siedzi na sali i mnie nie słucha. To jest Asia. Asia jest odpowiedzialna za PR w naszej marce. Jest z nami także Sebastian, który dzisiaj jest tylko duchowo, który jest odpowiedzialny za stronę i znaczy jej rozwój i wszystkie te kwestie, o których ja nie mam pojęcia, które są związane z tym co się dzieje w internecie. I właśnie dzięki Sebastianowi i dzięki Asim możliwy jest nasz dalszy rozwój. W tym momencie pracujemy nad tą nową stroną, która w przyszłym tygodniu ujrzy światło dzienne. To już o tym wspominałam. Bardzo miły moment dowiedzieć się, że wygraliśmy główną nagrodę w konkursie. Też, żeby nie było, to, to nie był jedyny konkurs, w którym startowaliśmy, i naprawdę nie było to proste. Ale, ale się udało i fajne, polecam, polecam wszelkie konkursy, żeby, żeby brać w nich udział. Podsumowanie tego, co powiedziałam. Stwierdziłam, że powiem wam o moich najlepszych i najgorszych decyzjach, bo kiedyś jak się zastanawiałam nad biznesem, to, 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 to były rzeczy, o których chciałabym, żeby ktoś mi powiedział. Więc najlepszą decyzją było wejście w spółkę z osobami, które posiadają kompetencje takich, których ja nie posiadam. To, co, już, co wspominałam, często uczestnictwo w tych konkursach, różnych eventach, ale to nie tylko ze względu na nagrody, ale też ze względu na to, że do każdego konkursu, prezentacji trzeba się przygotować, co zmusza, yy, zmusza nas do tego, żeby cały czas doskonalić yy, swój pomysł, projekt, do tego, żeby yy, myśleć o nim w kółko i... Z różnych perspektyw, dzięki czemu on cały czas ewoluuje, zmienia się i idzie do przodu. No i te, które podpowiada intuicja, to są dla mnie najlepsze decyzje w wszelkiej maści. Jeżeli czujecie, że coś, że coś należy zrobić, czy któryś wybór jest słuszny, to zapewne tak jest. Najgorsze decyzje: wybór niesprawdzonych dostawców, problemy z terminami straszne problemy z terminami. No niestety, to, to jest coś, co, mimo że jestem prawnikiem, również nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Więc brak, nie korzystanie z osób z polecenia, no czasami po prostu z braku takich osób, ale jakby to, to były moje, można powiedzieć, najgorsze decyzje. To, o czym, to, co uświadomiłam sobie dopiero ostatnio czyli próba opracowania produktu, który będzie, w moim mniemaniu, idealny, przed pokazaniem go światu. Teraz wyznaję inną zasadę i uważam, że lepiej jest podzielić się z czymś nawet w fazie produkcyjnej ze światem, po to, żeby zebrać feedback od innych i dowiedzieć się, co można w tym pomyśle ulepszyć. No i analogicznie te decyzje, które są wbrew naszej intuicji. Jakie mamy wyzwania na najbliższą przyszłość? No przede wszystkim wyjść poza granice Polski. Ponieważ nasza nowa strona jest po angielsku i teraz będziemy się skupiały głównie, znaczy skupiali głównie na tym. No, cały czas doskonalenie strony, no bo wiadomo, wszystko się zmienia, jakby szybko, szybko świat ewoluuje, więc nad stroną trzeba cały czas pracować. To nie jest tak, że ta strona teraz powstanie i to już jest gotowy produkt i, i, i już. Tylko trzeba cały czas przy niej pracować. No rozbudowa kolekcji to jest oczywiste, no i pozyskanie finansowania na dalszy rozwój, więc kolejne konkursy, dotacje i tak dalej. W temacie Auli padło pytanie, czy można zbudować dochodowy biznes branży fashion? Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że tak naprawdę w każdej branży można, tylko jest to kwestia dobrego pomysłu. Um, i, e, I jego konsekwentnego wdrażania. To prawda, że akurat w tej branży jest teraz bardzo tłoczno. Przynajmniej mam takie wrażenie, że dzieje się bardzo dużo. Jest mnóstwo targów odzieżowych, na których wystawia się po kilkuset wystawców, co bywa przytłaczające, ale um, wydaje mi się, że um, jakby ten tort jest cały czas na tyle duży, że przy dobrym pomyśle, jest, jest szansa na to, żeby, żeby zawojować rynek, co no, pokazały w ostatnich czasach. Pokazało kilka marek odzieżowych, o których wcześniej nikt nie słyszał. Co trzeba wiedzieć, a co mieć? Wychodzę z założenia, że wszystkiego można się nauczyć. Albo trzeba zapytać, albo trzeba to outsourcować. No Najgorzej, jeżeli nie wiecie, jeżeli się zastanawiacie w ogóle nad swoim biznesem jeżeli nie wiecie nic na temat jakby tego biznesu, jak znaczy dziedziny, tak? No jakby ja miałam to wsparcie ze strony mamy w kwestii produkcji odzieży, więc wszelkie inne kwestie, które nie są kluczowe dla tego konkretnego biznesu, można albo odsorsować na zewnątrz, albo można się po prostu o nich dowiedzieć, nauczyć. Jakby wszystko jest dla ludzi. Co trzeba mieć, na pewno pieniądze. Um, I to, znaczy no niestety, to nie ma się co oszukiwać, bo nawet biznesy, które teoretycznie nie wymagają dużych nakładów finansowych, w momencie kiedy zdecydujemy się, um, czy to rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy założyć spółkę, no to już pojawiają się koszty. No i one są cykliczne, w związku z tym um, jakieś tam um, pieniądze trzeba mieć, żeby chociażby pokrywać te koszty. Czas, pasja i zaangażowanie. Ja to widzę w ten sposób, ponieważ jeżeli to, co robimy, nie byłoby naszą pasją, nie byłoby w to pełnego zaangażowania, no a bez tego to nie miałoby prawa wyjść. Też porównując z momentami, kiedy pracowałam w korporacji i siedziałam po nocach. Mimo, że czasami robiłam rzeczy, które były faktycznie ciekawe i, i pasjonujące, można powiedzieć, to szlak mnie trafiał w momencie, kiedy wiedziałam, że na przykład muszę spędzić weekend w pracy albo posiedzieć dłużej. Natomiast tutaj, jeżeli mam robić coś przy bluebercach, to jest tak naprawdę przyjemność. Oczywiście bywam zmęczona, ale myślę, że to jest droga do sukcesu, mam nadzieję. Um, bez tego po prostu jest ciężko, tak? Robienie czegoś, czego się nie lubi, um, ciężko, żeby to zaskoczyło i, i się udało. Dziękuję. To chyba tyle. Ta, a, a, nie, sorry, sorry, jeszcze. <ścoughs> Nasza nowa strona, to jeszcze sekunda autopromocji. Zapraszam was na naszą nową stronę, możecie wstukać swoje dane i dostać rabat na pierwsze zakupy. Dziękuję.